Kamale, dajcie mi koniecznie teraz znać, czy jesteście osobami, które raczej wolą chodzić na imprezy, czy raczej wolą zostawać w domu, czy w jakimś mniejszym gronie. Czy lubicie chodzić na imprezy, czy raczej nie lubicie imprez? Dajcie koniecznie znać. Ja na przykład jestem typem osoby, która raczej lubi sobie poimprezować. Także w ogóle, kto to jest ten imprezowicz? Imprezowicz to jest typ takiego co weekendowego wypełniacza różnych dyskotek, baletów, imprez, domówek, posiadówek, czy po prostu ekipowych wypadów na schodki, nad Wisłę, czy na wyspę we wrocławską. Poznać imprezowicza można nie tylko na samej imprezie, ale też w okresie międzyimprezowym, ponieważ często możemy usłyszeć od niego o jakichś dzikich przypałach, akcjach, jakichś w ogóle chorych rzeczach, które się działy tam na tych imprezach. Często słyszymy od niego, jak narzeka, że ma kasa, że jest ciężko, że ciężko było mu wstać do szkoły w poniedziałek i że w ogóle to jest cud, że on żyje po takiej ilości chlania. No albo na przykład usłyszycie, że jakiś Kacperek narzekał do wazonu, czy Pawełek zgona, a Mati załatwił się przez balkon. Albo o tym, że cała ekipa bohatersko odparła interwencję policji, która zapukała na imprezę po tym, jak wredny sąsiad z dołu skąfił, że jest impreza minuta po 22. Także moi drodzy, to są typy osób na imprezie. Dobrze wiemy, że są najróżniejsze rodzaje imprezowiczów. Począwszy od wyglądu, aparycji, ubioru, aż skończywszy na całej gamie różnych egzotycznych, dzikich zachowań. Także pierwszym takim typem, który na pewno dobrze znacie, jeżeli przynajmniej raz byliście na imprezie, albo wystarczy, że macie takie laski w swojej klasie, to jest raczej na tyle popularny typ człowieka, że nie ciężko go spotkać na swojej drodze. Także uwaga, przed wami lalunia, dziunia, typiarka. Poznacie ją można tak o, po długich, prostych włosach, mocnym makijażu, bardzo widocznym rozświetlaczu, mocnych brwiach, takich odrysowanych czasem od linijki, krótkim topie i obciśniętych spodniach, albo miniówce, 3 cm miniówce. A, i przede wszystkim taki znak rozpoznawczy takiej laluni, no to jest oczywiście torba z Michaela Korsa, albo torba z Gucci, albo pasek z Gucci, co nie? No bo taka lalunia musi pokazać swój sort społeczny, co nie? W sensie na zasadzie pokazać facetom, że jak nie masz kasy, to nawet nie podchodź. Nieważne, czy podróbka, czy oryginał, ale wyjebane G na środku musi być widoczne. A zachowanie? No tutaj chyba wam nie będę opisywać, po prostu sami zobaczcie. A czyje to w ogóle są urodziny? A twoje? Ojej. Przypilujesz mi torebkę? O Jezu, dni mi zaraz uciekną. Ej, muszę wysłać snapa. Ej, chodź do toalety. Muszę się poprawić. Dziewczyny, chodźcie, idziemy tańczyć. Zrobimy sobie zdjęcie, zrobimy sobie fotę i poprawimy sobie usta. Bajerant. Cwaniaczek. To taki typ ziomeczka, imprezowicza, taki trochę męski odpowiednik laluni. Poznać go można po koszulce. Firmowym t-shircie, ale bardzo, bardzo ultra obciśnięty. Bo wiecie, ta koszulka ma na celu nie zakryć ciało, tylko je pozornie odkryć. W sensie pokazać każde wybrzuszenie i każde wgniecenie w jego ciele, prawda? Łapę pokazać. Ten rękawek ma być tak silnie opięty na łapie, żeby widać było, jaka ta łapa jest potężna. No jakieś w miarę wąskie spodnie, ale nie zawsze muszą być wąskie. No oczywiście fryzura są nienażelowane i taki właśnie bajerant, on zazwyczaj na imprezie to taki męski odpowiednik gwiazdeczki, taki gwiazdor troszeczkę, który przychodzi na imprezę po to, żeby połektać swoje ego, żeby się troszeczkę dowartościować. I on zazwyczaj właśnie łączy się w parze z taką lalunią, bo oboje chcą atencji, oboje chcą się dowartościować, oboje chcą sobie jakoś ego podbić, prawda? I oni zazwyczaj do siebie zabiegają, dają sobie atencję i taki właśnie bajerancik, cwaniaczek, taka mina, wiecie, jaki ja jestem przystojny. I on zazwyczaj właśnie z imprezy wraca właśnie z jakąś taką typiarą albo z dwiema. Czekaj, będę taki fajny ziomek, to może powoli się tutaj. Co tam, dziewczynki? Co robicie? Usta malujemy. Usta malujecie, tak? A mogę spróbować? Hej. Może. To chodźcie do drugiego pokoju. To jest za głośno. Ja nie lubię hałasu. Teraz? We dwie, chodźcie. Dobra, chodź, Sara, idziemy. Śpiący królewicz, albo po prostu zgon. To jest ten typ ziomeczka, który przychodzi na imprezę po nic innego jak po to, żeby się napić. Żeby się napić albo zrobić coś innego. W każdym bądź razie on leci grubo, ale do tego stopnia grubo, że to właśnie zazwyczaj on pierwszy odpada na imprezach. I na samym początku imprezy on leci grubo, jest po prostu bardzo aktywny, ale
ale niestety później już w połowie imprezy, kiedy impreza jeszcze trwa, jest jeszcze całkiem młoda godzina, to on niestety wypada z gry. Bo po prostu perfidnie, przysłowiowo wali z gona, zasypia. Można go wtedy pomalować. To jest zazwyczaj właśnie ten ziomeczek, który jest często poszkodowany, popisany markerami po twarzy, okradziony. No i on zazwyczaj zasypia byle gdzie, żyga byle gdzie. No jest ten typ pechowca, którego głównym celem jest na imprezę przyjść, najechać się i zasypiać z gona. Pijemy! Ach, no to może jeszcze na trzecią nóżkę. Mi też polejcie! Cichy, spokojny, zblazowany ziomeczek. Nieśmiały. To jest typ człowieka, którego właściwie ciężko dostrzec na imprezie, bo on się niczym nie wyróżnia. Nie wyróżnia się wyglądem, ani ubiorem, ani zachowaniem, ani charakterem. On po prostu jakoś tak w tłum wtapia. On zazwyczaj przychodzi na imprezę ze swoim ziomeczkiem i ten ziomeczek jego jest zazwyczaj tym głośnym ziomeczkiem, który wyrywa laski i ogólnie dobrze się bawi, a ten cichy ziomeczek to jest zazwyczaj taka jego przyzwoitka, który po prostu z nim przychodzi i po prostu tam jest. On nigdy nikogo nie wyrwie, nigdy sobie nie ucha. On taki jest pechowy właściwie. Czasem sobie tam gibona spali, czasem sobie kielona wypije, ale generalnie go nie widać. On po prostu gdzieś tam w tłumie jest, ale ciężko na niego zwrócić uwagę. A czemu ty nic nie pijesz? No ty też nic nie pijesz. Polej, polej, no. Można gdzieś usiąść? Dziwne. Dziwnie jesteście. Zadymiasz. To jest tak zwana esencja każdej imprezy. To jest esencja każdej imprezy. To jest właśnie ten ziomeczek, który wszystkim polewa. Który najgłośniej krzyczy, że flaszka się skończyła. Który leci o drugiej w nocy na stację, żeby kupić wódkę. To jest właśnie ten ziomeczek, przez którego zazwyczaj przejeżdża policja, bo jest za głośna. Ten ziomeczek, który zazwyczaj coś rozwala, czy coś się przez niego rozdupca. To ten ziomeczek, przez którego wszyscy mają dookoła przypał. Ten ziomeczek, który galamaniany, ale też ten, dzięki któremu jest na imprezie najśmieszny i który właściwie rozkręca każdą imprezę. Wszystkim polewa, dobrze się bawi, krzyczy, no i co najważniejsze, robi przypał, robi dymy, coś się dzięki niemu dzieje. Zadymiarz nie przejmuje się ubiorem, nie przejmuje się wyglądem, on się niczym nie przejmuje. On przejmuje się tylko tym, żeby przyjść na imprezę, dobrze się bawić, no i co najważniejsze, zrobić dymy. Morny, chodź, się bijemy! Co wy tak zamulacie? Nie zamula, chodźcie! Pij! Bez popity walisz! Aaaa! Nie bądź pod!